Witam wszystkich kibiców TES Podbeskidzie. Słuchajcie, po to zorganizowaliśmy to spotkanie, abyście weszli w interakcję i zadawali pytania. Mam tutaj do pomocy dwóch Piotrów i myślę, że pytania, które będziecie zadawali, będą przez nich potem przepisywane szybciutko i zadawane mi. Także zapraszam, pytajcie. Chciałbym, żeby ten czas spędzony z Wami był czasem efektywnym i żebym odpowiedział na wszystkie pytania, które was jak gdyby interesują. Ja wiem, że Klub Podbeskidzie znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ jesteśmy na miejscu spadkowym. Zdajemy sobie sytuację i sprawę z powagi tego całego zdarzenia. Uważam, że Podbeskidzie finansowo, organizacyjnie, ale również i kadrowo nie jest absolutnie na to, by być na takim miejscu. I zrobimy wszystko w najbliższym czasie, aby jak najszybciej wyjść z tej trudnej sytuacji i zażegnać i pożegnać te ostatnie miejsca. W poniedziałek miałem spotkanie z drużyną, gdzie nie tylko z drużyną, ale ze sztabem szkoleniowym, z drużyną całą, również z obecny był kierownik, masażyści, również był na tym spotkaniu obecny dział sportowy i ustaliliśmy pewne zasady na tym spotkaniu, które będą obowiązywały nas przez najbliższe 4 mecze. Te zasady, które ustaliliśmy, mają nas wyprowadzić z tego, żeby nie zajmować ostatniego miejsca. Myślę, że mecze nie są łatwe, ale w pierwszej lidze, jak się przekonaliśmy, każdy mecz jest trudny i każdy mecz jest specyficzny. Dlatego uważam, że te 4 mecze z Wisłą Kraków, z Tychami najpierw, z Wisłą Kraków, potem z Arką Gdynia i na końcu z Miedzią Legnica odpowiedzą nam na pytanie, czy ten zespół ma sobie to coś, ten gen zwycięstwa, żeby nam dać trochę radości. Jest przy okazji też mecz jeszcze z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Określając te zasady, jeżeli one nie zostaną przez zespół wykonane, to myślę, że 11 listopada jest przerwa na kadrę i 2 tygodnie tej przerwy jest i wtedy podejmiemy jakieś drastyczne decyzje dotyczące naszego klubu. Na dzień dzisiejszy jesteśmy po rozmowie z drużyną. Mam obiecane, że wszystkie ręce na pokład i mam nadzieję, że tak będzie. Jeszcze na koniec tego mojego przemówienia, takiego oświadczenia, chciałbym podziękować wszystkim kibicom TES Podbeskidzie, którzy nie odwrócili się od nas, którzy mimo kiepskich wyników nadal nas dopingują i nadal są z nami, co jest efektem tego, że na przykład do Tychów jedzie nas prawie 400 osób. Bardzo im za to dziękuję i liczę na to, że mecz z Wisłą Kraków, który był rekordem frekwencji w tamtym sezonie, również frekwencja na tym meczu będzie znakomita. Także dziękuję Wam, kibice, za to, że jesteście z nami. Dobrze, w takim razie przyszedł czas na pierwsze pytania. Pytania, które zostały wcześniej zadane, kiedy ogłaszaliśmy transmisję z prezesem, ale już tutaj widzę, że na czacie również się pojawiają. Pani Ewelina Wojciechowska, Kuba Ślusarek, Łukasz Duraj. Kiedy poda się Pan do dymisji? Tak, to jest pytanie, które najczęściej czytam w komentarzach. Kiedy się podam do dymisji? Przypominam jedną rzecz. Jestem prezesem klubu, który ma kontrakt menedżerski i jest zatrudniony z miesięcznym wypowiedzeniem. Oczywiście takie myśli mi przychodzą do głowy i tak pierwszą taką myślą było wtedy, gdy Podbeskidziu jeszcze w tamtym sezonie nie szło i był mecz z Chrobrym i wtedy napisałem taką dymisję, mogę teraz to ujawnić, ale niestety musiałem ją schować do teczki, bo wygraliśmy 6-0. Więc tutaj mi z tym nie wyszło.
Jeżeli kibice myślą, że bycie prezesem Podbeskidzia to jest łatwe, przyjemne i bezstresowe, to myślę, że są w dużym błędzie z tego tytułu, że nikomu nie życzę z was kibice, aby mieć tyle nieprzespanych nocy, budzić się o 4 nad ranem i nie móc potem zasnąć, zastanawiając się nad tym, co zrobić, aby jak najszybciej wyprowadzić klub na prostą. To nie są łatwe rzeczy. Następną rzeczą jest również to, że toczą się rozmowy z dwoma inwestorami, którzy chcą kupić pakiet większościowy w naszym klubie. Jednym z nich jest, powiedzmy, tak zwana grupa inwestorów z Portugalii, o których pisała prasa. Jestem łącznikiem pomiędzy nimi a obecnymi właścicielami, czyli miastem Bielsko-Biała oraz prezesem Ukoszem. Jak oceniam te negocjacje? Myślę, że uczestniczę w tych rozmowach za każdym razem i mogę powiedzieć, że prawdopodobieństwo tych rozmów jest zakończenia tych rozmów jest na obecną chwilę duże. Ale również w tych rozmowach z nimi i to z właścicielami Podbeskidzia, jak również z przedstawicielami tych inwestorów, słyszę, że nikomu obecnie nie jest potrzebna zmiana na stanowisku prezesa. Także na dzień dzisiejszy cały klub nasz skupia się na tym, żeby jak najszybciej wyjść z tego kryzysu, zadomowić się na bezpiecznym miejscu, coraz lepiej grać, a jeżeli to zrobimy, to jeszcze mamy 8 meczów i jeżeli to zrobimy, to myślę, że przepracujemy bardzo dobrze okres zimowy, nie tylko pod względem przygotowania fizycznego, taktyki, ale również pod względem wzmocnień i za Podbeskidzie nie będziecie się musieli wstydzić. Pan Łukasz Duraj pyta, jak pan dalej widzi przyszłość klubu? Przyszłość klubu widzę w ten sposób, że tak jak mówiłem, musimy jak najszybciej wyjść z tego dołka, z kryzysu, który nas dopadł sportowego i zadomowić się, to co na końcu powiedziałem, zadomowić się na miejscach bezpiecznych i grać coraz lepiej w piłkę. Potem zrobić korekty i na wiosnę być inną drużyną. Marek Herma, jak pan zamierza wyjść z tego dna? Kiedy to nastąpi? Tak jak mówiłem. To są pytania, które wydaje mi się, że już odpowiedziałem. Mianowicie chciałbym, żeby 4 najbliższe mecze były tymi demeczami decydującymi o obrazie Podbeskidzia. O tym, że Podbeskidzie walczy w każdym meczu, że zostawia serducho na murawie i to, że wszyscy wiemy, co mamy robić. Pytanie od Zbigniewa Błasiaka. Prezesie, przeszedł pan do historii klubu jako drugi po prezesie Okrzysiku, który będąc prezesem zdołał walczyć grę w Ekstraklasie. Czy nie obawia się pan, że teraz ustanowi pan niechlubny rekord, czyli od Ekstraklasy do drugiej ligi? Za nami 1/3 sezonu i drużyna jest na najlepszej drodze do spadku w piłkarską otchłań. Co zamierza pan zrobić, by nie zostać zapamiętanym jako prezes, który z krajowych, piłkarskich salonów trafił z zespołem na prowincjonalno-zaściankowe, bez urazy, boiska? Jestem z Podbeskidziem od zawsze i apeluję do pana. To ostatni dzwonek na ratowanie tego sezonu. Czy w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze łatwiej się utrzymać, niż potem do niej wrócić? Dodam jeszcze jedno. Z pierwszej ligi Podbeskidzie nie spadło nawet przez nałożoną przez ligę karę -6 punktów. Panie Zbyszku, ja czytam pana opinię i czasami, oczywiście zawsze jest łatwo krytykować, natomiast nie wiem, czy pamięta pan sezon 2009-2010, gdzie Podbeskidzie za prezesa Okrzesika walczyło o utrzymanie się do ostatniej kolejki, wygrywając 3-0 z flotą Świnoujście i w tym sposobem zostając w pierwszej lidze. Wtedy znienawidzony i tak naprawdę
takim trenerem, który do tego doprowadził, był Robert Kasperczyk, który w następnym sezonie został na tym stanowisku i w następnym sezonie awansował z Podbeskidziem do Ekstraklasy i Podbeskidzie grało z sukcesem przez kilka lat w tej Ekstraklasie. Oczywiście, to, że nie śpię po nocach, to fakt, że martwię się tym i szukam sposobu na to, żeby takim prezesem nie stać się, ale zrobię wszystko. Mam 30 lat doświadczenia, 5 lat jako w biznesie, 5 lat jako prezes Podbeskidzia. Myślę, że wiem, ale też mam zespół, który mam nadzieję również ze mną mi pomoże. Wiem, jak z tego kryzysu wyjść. Także faktycznie proszę też po prostu czasami dobry komentarz napisać. Bym był wdzięczny. Pan Grzegorz Góra pyta. Czy jest jakakolwiek długofalowa strategia rozwoju klubu? Jeśli tak, to jaka? A jeszcze wrócę do pytania pana Zbyszka. Mianowicie, nie wiem, czy pan pamięta, również kibice mnie krytykowali za ten sezon, którym awansowaliśmy do Ekstraklasy. Mianowicie to, że zostawiłem trenera Bredę na stanowisku i że wtedy nie słuchałem nikogo. Wszyscy mi odradzali, że z tym trenerem nie będziemy mogli nie awansować, bo to trener nie ma żadnego doświadczenia i nie ma dobrych piłkarzy. A jednak mimo wszystko uparłem się na tego trenera, bo też to, co widzą kibice, to jest nie wszystko. Tak naprawdę czasami my, będąc w klubie, będąc z tymi zawodnikami, będąc z tymi trenerami, z którymi współpracujemy, przez większość czasu, to jeżdżąc na mecze, rozmawiając z nimi, to mamy trochę szersze spektrum tego, czego do podjęcia decyzji. Także co mi dało na przykład to, że następnie po spadku z Ekstraklasy przez 2,5 roku miałem 4 trenerów. Niewiele to dało, ponieważ mimo dobrej jakości drużyny, mimo wszystko mieliśmy problem z zakwalifikowaniem się do baraży. Więc czy to tędy droga, żeby wymienić trenera? Myślę, że kilka przykładów można przytoczyć, że to nie jest do końca doskonała droga. Aczkolwiek też będąc w klubie widać jest sytuację, kiedy trener dochodzi do pewnego momentu, do tak zwanej ściany i nie jest w stanie pomóc już tej drużynie. I myślę, że jestem w stanie wychwycić ten moment i ewentualnie coś na ten temat zdecydować. Natomiast pytanie jest długofalowa polityka. Długofalową polityką naszą jest przede wszystkim awans do Ekstraklasy, jeżeli chodzi o te sportowe cele. Natomiast jeżeli chodzi o następne sportowe cele, to jest połączenie się, przepraszam, to jest połączenie się z BBTS-em i stworzenie profesjonalnej akademii piłkarskiej, która trenerzy są zależni od klubu, która preferuje ten sam system grania, które szkolenie jest oparte na pewnych metodykach, które wypracowane są w klubie. Chcemy się połączyć z BBTS-em, szukamy odpowiedniego momentu, mamy możliwość taką, tylko musimy znaleźć na to odpowiednie finanse. Prowadzić akademię to jest dostępne kilka milionów złotych, żeby taką akademię w swoich strukturach prowadzić. Oczywiście ta akademia wiąże się też z tym, że w dalszej części musimy mieć szkołę mistrzostwa sportowego, ale pierwszym krokiem by było przejęcie 5-6 drużyn od BBTS-u i włączenie ich do TS Podbeskidzia. I to myślę, że w najbliższym czasie może nastąpić. Następnym celem sportowym to jest granie młodymi zawodnikami w naszej drugiej i trzeciej drużynie. W drugiej drużynie, oprócz doświadczonych zawodników jak Merebaszwili lub Damian Chmiel, występują również zawodnicy bardzo młodzi. Myślę, że taki wzorzec jak Merebaszwili, jak Damian Chmiel, jak chociażby drugi trener naszej dwójki, czyli Tomek Górkiewicz, myślę, że dają odpowiedni przykład i ci zawodnicy pod ich skrzydłami się rozwijają.
świadczy o tym, świadczą o tym ich wyniki. Mianowicie jesteśmy na pierwszym miejscu i w czwartej lidze i ten zespół bardzo dobrze prezentuje się i bardzo dobrze gra. Byłem na kilku meczach. Natomiast jeżeli chodzi o drugą drużynę, to chcemy tam ogrywać tych zawodników, którzy mają największy talent i bardzo łatwo im pójść jest w stronę pierwszej drużyny. Na początku trener, jeżeli ktoś się wyróżnia w drugiej drużynie, to trener zaprasza na treningi. Jeżeli na treningach wygląda ktoś dobrze, to jest przerwa, jest mało tego czasu, ale jest przerwa na kadrę i może wystąpić w sparingu. Tak ostatnio było, bo w sparingu trenujący z dwójką wystąpił Batelt, nasz obrońca stoper, i zagrał sparing w Sosnowcu. I myślę, że tędy jest droga. Następnym celem sportowym jest następny krok, czyli stawianie na tych zawodników młodych w pierwszej drużynie, ogrywanie ich, a potem ich sprzedawanie do zespołów lepszych i na tym zarabianie. To są cele sportowe. Natomiast mamy również cele marketingowe. Pierwszym celem marketingowym to jest oczywiście pozyskiwanie jak najstabilniejszych sponsorów. Udało nam się teraz, byli duzi sponsorzy, współpraca z nimi została zakończona. Był to Betix, była to firma Panatoni. W tej chwili jest to firma Safety First oraz Timago. Oczywiście nie mówiąc już o firmie pana prezesa Łukosza, czyli firmie Łukosz. Także to jest i oczywiście no, jest również firma, pozyskaliśmy bardzo mocnego gracza na rynku bukmacherskim. Jest to firma STS. Natomiast jeżeli chodzi o drugi aspekt, to skupiamy się na tym. Następnym celem naszego klubu jest jak największe zapełnienie stadionu. Proszę wziąć pod uwagę, że to zapełnienie stadionu może nie jest imponujące, ale jak na pierwszą ligę, to poza wielkimi firmami, które mają od zawsze kibiców, to my nie jesteśmy na końcu, tylko jesteśmy w pierwszej piątce. Frekwencja dla mnie jest priorytetem. Chciałbym, marzę o tym, żeby kibice jak najliczniej przychodzili na mecze, żebyśmy dawali im radość, żeby mecz Podbeskidzia w Bielsku Białej był świętem. Dlatego też to jest następny cel i mamy, nasz marketing skupia się na tym. Mamy kilka programów, mamy kilka pomysłów na to, żeby jak najwięcej kibiców na stadion przychodziło. Ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że nic nie ściąga tak kibiców w niektórych miastach, ale w Bielsku też, jak dobry wynik sportowy. Dlatego jedno jest tak naprawdę powiązane z drugim. Teraz czas na pytania dotyczące trenera, które cały czas tutaj na czacie się licznie pojawiają. Łukasz Durej pyta, jak pan dalej widzi współpracę z trenerem Mokrym? Grzegorz Sordyl, dlaczego podczas przerwy reprezentacyjnej trener Mokry nie został zwolniony? Trochę na to pytanie już odpowiedziałem, a pan Łukasz Duraj widzę, że jest bardzo aktywny, więc zapraszam go też do klubu. Ja mam drzwi otwarte, do klubu do nas może wejść każdy kibic. Ja zresztą z kibicami się spotykam. Nawet ostatnie spotkanie również było w tym tygodniu, czy w tamtym, ale bardzo blisko, około tygodnia temu. I rozmawiamy na temat klubów. Staram się być prezesem, który nie siedzi za zamkniętymi drzwiami i też nie porozmawia z nikim. Jak był mecz przegrany z Stalą Rzeszów, to również poszedłem do kibiców i z nimi rozmawiałem. Także jeżeli jest taka potrzeba, któryś kibic ma taką potrzebę, to proszę napisać na Facebooku i mogę go zaprosić, mogę go z nim na temat Podbeskidzia porozmawiać i rozmawiać. Natomiast odpowiedziałem trochę już na to pytanie, kiedy trener Mokry zostanie zwolniony. Tak jak mówiliśmy, jeżeli będę widział, że trener doszedł do pewnego momentu, gdzie nie jest w stanie pomóc tej drużynie, to tak będzie. Poza tym, zatrudniając trenera w czerwcu, koniec czerwca, umówiłem się z nim na półroczną, że pierwszą ocenę zrobimy po pół roku.
ale nikt nie jest, ani trener, ani ja, nie jesteśmy głusi, ani ślepi na to, co się dzieje z drużyną z drużyną naszą i jej miejscem w tabeli. Myślę, że trener sobie też zdaje z tego sprawę, z powagi sytuacji i na pewno, jeśli dojdziemy do takiego momentu, że nie jest trener w stanie pomóc drużynie, to myślę, że będzie czas na decyzję. Urszula Fa pyta, jakie zaległości finansowe klub ma wobec piłkarzy i czy piłkarze mają pensję płaconą na czas? Tak, żadnych zaległości klub nie ma. Niektórzy zawodnicy mają pensje nadpłacone. Natomiast również trzeba wziąć pod uwagę to, że pewne drastyczne środki mogą być zastosowane, ponieważ jeżeli sytuacja w klubie jest sportowa taka, a nie inna, to również zawodnicy, i o tym też była rozmowa na poniedziałkowym spotkaniu z drużyną, że zawodnicy również powinni odczuć to, że nie grają dobrze, czyli nie wykonują swojej pracy dobrze i również to wynagrodzenie może być im obcięte zamrożone na pewien okres czasu. I takie decyzje to są tylko i wyłącznie decyzje, które mają im umysłowić, że oni są również odpowiedzialni za to, co się dzieje w klubie, ponieważ sportowy wynik wpływa również na brak sponsorów, ale również na to, jaka jest widownia. Także na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zaległości, ale to nie znaczy, że zawodnicy nie będą odczuwali tego, że ich postawa na boisku jest mało zadowalająca. Kamil Kowalewski pyta, czy obecni piłkarze i wyniki to efekt słabej kondycji finansowej klubu, a klub nie chce się bardziej zadłużać? Takie kluby jak Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław czy nawet Barcelona od lat są zadłużone na grube miliony i jakoś grają na najwyższym poziomie. Inne faktycznie zgłosiły upadłość i zaczynały od zera, ale coś próbowali zmienić i w większości wracają na szczyt. Czy nie lepiej zaryzykować i zaatakować ekstraklasę, niż nie robić nic i grać cały czas w drugiej lidze piłkę taką, że oczy bolą? Nie zgodzę się z tym, że oczy bolą. Oczywiście na takich meczach jak w Warszawie z Polonią Warszawa, z Lechią Gdańsk, to faktycznie oczy bolały i wstyd było, że mi oglądać i nazywać i mówić, że jestem spod Beskidzia. To fakt. Natomiast niektóre mecze, takie jak z Łęczną czy ostatnio ze Stalą Rzeszów, mimo że przegraliśmy, to oczywiście żal, gorycz, porażki jest wielka, ale tak naprawdę przeważaliśmy i tam takiego piachu totalnego nie graliśmy. Natomiast czy powinniśmy się zadłużyć? Są różne drogi. Przez dwa poprzednie sezony mieliśmy znakomitą kadrę, mieliśmy bardzo dobrych trenerów, mieliśmy dobrego dyrektora sportowego i nie mogliśmy, drodzy kibice, awansować do baraży. Na papierze wyglądaliśmy naprawdę bardzo dobrze. Mieliśmy świetny zespół. Natomiast w tej chwili postanowiliśmy pójść trochę inną drogą. Faktycznie nie zadłużać się, nie mieć problemów finansowych, ale pójść bardziej sposobem zespołów, które wcześniej awansowały do ekstraklasy, takich jak Puszcza Niepołomice, jak Ruch Chorzów i zmieniliśmy trochę filozofię myślenia. Oczywiście ograniczyliśmy również budżet płacowy. Natomiast czy powinniśmy się zadłużać? No są różne drogi. Jeżeli klub ogłosiłby bankructwo, to jest to walka od czwartej ligi, czyli od piątego poziomu. Myślę, że to jest 5, 6, 8 lat. Myślę, że nikomu nie jest na rękę, żeby faktycznie wracać na szczyty z niższych lig. Natomiast powołując się na te firmy, które nasz kibic wymienił,
Myślę, że Barcelona jakby mając kibiców ma oczywiście ponad miliard euro długu, ale gdyby była potrzeba, to myślę, że wszyscy kibice Barcelony na całym świecie, jeżeli by było hasło zrzuta na Barcelonę po 100 euro, to myślę, że nawet ileś tysięcy Polaków by się zrzuciło i ten dług by był pokryty albo i nawet z nawiązką by był. Natomiast czy stać na taki ruch pod Beskidzie? Myślę, że jeszcze i długo jeszcze nie. Dlatego musimy poniekąd działać w takich ramach finansowych, na jakich nas stać. Prezes wspomniał o kadrze z zeszłego sezonu i na jej temat też jest następne pytanie, które zadał użytkownik o niku Ligowy Dżemik. Jak klub w teorii aspirujący do gry w Ekstraklasie może się pozbyć przed sezonem dwóch największych gwiazd, a w zasadzie nie pozbyć się, a odpowiednio się nie postarać o zatrzymanie choć jednej z nich? Domniemam, że to na myśli jest o piłkarza Romana Goku chodzi. Tak, my tak naprawdę mieliśmy możliwość przedłużenia kontraktu na odpowiednich warunkach z Goku i to zrobiliśmy. Natomiast czy byliśmy go w stanie zatrzymać w Podbeskidziu? Nie, nie byliśmy go w stanie zatrzymać w Podbeskidziu. Dlatego, że mogliśmy przedłużyć ten kontrakt jeszcze o rok czasu. Oczywiście najchętniej bym, jeżeli on przyszedł do mnie, do gabinetu i powiedział, że jego czas w Podbeskidziu się skończył, że on chciałby spróbować czegoś innego i jest 100% przekonany, że absolutnie musi odejść, to jest takie świetne powiedzenie, że z pracownika nie ma niewolnika. No i co wtedy można zrobić? Oczywiście, można go na siłę zatrzymać i powiedzieć graj, tylko proszę wziąć pod uwagę, że w takiej grze zespołowej jak piłka nożna, dyspozycja fizyczna to jest jeden element, ale dyspozycja psychiczna i nastawienie to jest drugie 50% całej formy zawodnika. Jeżeli on ma głowę gdzie indziej, to nie ma możliwości, aby był wartością dodaną dla drużyny. Natomiast mogliśmy również go zatrzymać i jeszcze też, żeby była jasność, on mógł grać u nas przez pół roku. Po pół roku, czyli w okienku tym zimowym, mógł negocjować już kontrakt z nowym pracodawcą i odejść za darmo. Więc klub, mając to na uwadze, chciał jak najlepiej wykorzystać to, że miał klauzulę przedłużenia umowy jednostronnie i przedłużył tą umowę. Dlatego też staraliśmy się pozyskać dla Goku najlepszy klub, ale również taki, który najwięcej za niego zapłaci. Rozmawialiśmy z kilkoma klubami z Ekstraklasy, rozmawialiśmy z kilkoma klubami, które awansowało do Ekstraklasy, rozmawialiśmy też z klubem pierwszoligowym. I również wysyłaliśmy oferty za granicę, również do Arabii Saudyjskiej. Natomiast to jest zawodnik prawie 30-letni i w końcu nikt nam nie spełnił naszych oczekiwań oprócz Wisły Kraków. Dlatego też była podjęta decyzja o tym, że skoro piłkarz zgłasza chęć 100% odejścia z klubu, postanowiliśmy na tym zarobić i go sprzedać. Myślę, że drugim zawodnikiem, ale nie spodziewaliśmy się, że tak będzie, który znowu też wymyślił sobie, że odejdzie z klubu, jest Jeb Simonsen. My, mając Jeba, myśleliśmy, że on miał jeszcze prawie też półtora roku kontraktu ważnego i chcieliśmy go zatrzymać, ponieważ opieraliśmy w ogóle budowę na nim obrony. Niestety stało się, jak się stało i Jeb przyszedł do nas i też nam oznajmił, że on nie czuje się szczęśliwy w Polsce i że nie będzie grał. Moje rozmowy długimi godzinami z nim oraz trenera
no nic nie dały. No, Jeb miał głowy gdzie indziej, zresztą było widać w meczach, nawet jak go wystawialiśmy, że niestety gra na alibi i tej drużynie nie pomoże. Dlatego też początkowo była kwota odstępnego 0, ale absolutnie na to się nie chcieliśmy zgodzić i summa summarum wynegocjowaliśmy kwotę, która nas zadowalała do Portugalii, do klubu Viseu i postanowiliśmy, że z takiego zawodnika również żadnej korzyści nie będziemy mieli. Dlatego też w końcu pozwoliliśmy mu odejść, ale w ten sposób, żeby go sprzedając. Nie wiem jeszcze o jakich, może doprecyzuję nasz kibic, o jakiego jeszcze zawodnika mu chodzi w dalszej części naszego spotkania. Łukasz Duraj pyta, kiedy Michał Janota powróci do pierwszego składu? Dobrze. Michał Janota nie powróci do pierwszego składu. Michał Janota za porozumieniem stron, z inicjatywy obu stron, kontrakt jego został rozwiązany. Z dniem dzisiejszym. I to jest oficjalna informacja. Dzisiejsza, dlatego, że oczywiście to, co się stało, jest dla nas i niespodzianką, i przykre, ale myślę, że innego rozwiązania nie było. I z tego miejsca pragnę podziękować Michałowi za czas, w którym spędził w Podbeskidziu, za to, co zrobił dla Podbeskidzia i również za to, że był kapitanem tej drużyny. Natomiast na obecną chwilę drogi nasze się rozeszły. Jeszcze uprzedzając pytanie kibiców, nie chodziło absolutnie o dyskusję z kibicem, bo takie rzeczy można by było załagodzić, przeprosić kibiców i myślę, że temat by był zamknięty. Natomiast również proszę mi nie pytać więcej o to, dlatego że niestety nic nie mogę powiedzieć, ponieważ porozumienie między nami mówi, że nie będziemy komentować tej sytuacji. Także sprawa jest jasna i klarowna. Piotr Grygierczyk pyta, skąd pomysł, by sprowadzić Harisa Kadricia, skoro przegrywa on rywalizację z Abate, który jeszcze rok temu grał w czwartej lidze? Piotr Grygierczyk to my górale? Myślę, że jest dobrym specjalistą od tego i znawcą Podbeskidzia i również zna się na piłce nożnej, dobrze. Piotrze, myślę, że jeżeli mogę tak się zwrócić, to myślę, że chyba cel sprowadzenia Kadricza był jasny. Mianowicie nie mieliśmy napastnika, bo wiedzieliśmy, że Bartosz Bida to jest powiedzmy napastnik, ale chyba w rozmowach wyszło na to, że się lepiej czuje na skrzydle. I w związku z tym mieliśmy tylko Abate i szukaliśmy innego napastnika, który by był konkurencją dla Abate. Natomiast czy udało nam się? Nie udało nam się, bo mieliśmy kilka nazwisk, które chcieliśmy sprowadzić i niestety albo nie było na nas, albo na tych napastników nie było nas stać, albo konkurencja nam ich podebrała, albo nie byliśmy przekonani. U nas proces transferowy jest jasny. Jeżeli dział sportowy, czyli Sławek Cięciała i Marek Sokołowski ocenią danego zawodnika pozytywnie, wysyłają to do trenera Mokrego i do sztabu szkoleniowego. Jeżeli sztab szkoleniowy oglądając, bo oczywiście dyrektor sportowy i Marek Sokołowski, Sławek Cięciała i Marek Sokołowski oceniają to nie tylko poprzez wideo, nie tylko poprzez cyfry, czyli statystykę, ale również poprzez oglądanie tego zawodnika na żywo. Jeżeli
dojdą do wniosku, że tego zawodnika warto przedstawić sztabowi szkoleniowemu, to przedstawiają. Sztab szkoleniowy wtedy z meczów, które mamy dostępnych na platformie, ogląda i wyraża swoją opinię. I każdy transfer jest podpisany przez trenera, dyrektora sportowego, trenera i jeżeli finansowo się zgadza, przeze mnie. Także tutaj nie ma samowolki, musimy się podpisać wszyscy pod danym transferem. Natomiast Abate oczywiście z czwartej ligi, ale Abate tylko chwała mu za to, że potrafił się przebić, że nieźle wygląda. Widziałem go ostatnio na tym meczu w Zagłębiu Sosnowiec. Nieźle wygląda i myślę, że to cieszy, że stawialiśmy na tego zawodnika, bo przypominam, ten zawodnik jest od chyba drugi albo 2,5 sezonu u nas i żaden trener go nie widział. Natomiast jeżeli chodzi o Kadricza, to myślę, że jeszcze oczywiście nie jest w wybitnej formie, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i poczekajmy z oceną, aż zagra kilka meczów i zobaczymy. No, mam na razie wrażenie, że ta forma, od formy takiej doskonałej jest daleko. Teraz dwa pytania od pana Andrzeja. Czy będą jeszcze jakieś wzmocnienia? Oraz czy mieliście przed startem sezonu odgórny przykaz powrotu do drugiej ligi? I czy prawdą jest możliwa fuzja z Rekordem? Tak, mieliśmy przykaz. Tak, mieliśmy przykaz w formie żartu, powiem. Tak, mieliśmy, proszę pana, przykaz gry w drugiej lidze. No absurd. No. Nie wiem, kto zadaje takie pytania, ale to jest absurd. No. Jak można po prostu w celach sportowych mieć przykaz gry w drugiej lidze? Natomiast czy będą wzmocnienia? Jeszcze raz powtarzam, żebym dobrze zrozumiany. Traktuję to, że mieliśmy przykaz grać w drugiej lidze, to jako absurd i jako żart oczywiście. Żeby mnie wszyscy dobrze zrozumieli. No. Po prostu nóż w kieszeni się otwiera. Natomiast czy będą wzmocnienia? Okres transferowy się skończył 3 września. Okienko transferowe otwiera się w styczniu. I wtedy będziemy przygotowani na to, żeby nasze niedoskonałości, które teraz są widoczne na boisku, uzupełnić i to takimi graczami, którzy dadzą już odpowiednią jakość. Już nie będziemy gdybać, tylko musimy postawić na zawodników, w których prawdopodobieństwo, że pomogą drużynie i wejdą do pierwszego składu, będzie duże. Natomiast obecnie są prowadzone rozmowy, ale to są prowadzone rozmowy z zawodnikami, którzy nie mają w tej chwili ważnego kontraktu, bo tylko tacy są dostępni na rynku. A zawodnicy, którzy nie mają w tej chwili klubu i mogą przyjść do naszego klubu, to proszę mi wierzyć, że to są zawodnicy, którzy będą gotowi za 4-6 tygodni gotowi do walki, jeżeli wszystko dobrze się potoczy, jeżeli w międzyczasie poprzez to, że nie byli w treningu na boisku, tylko w indywidualnym treningu, nie dostaną kontuzji. Także ryzykowanie w tej chwili zatrudnieniem jakiegoś piłkarza to musiałby być tak zwany złoty strzał i pewność, że ona faktycznie jest po badaniach w bardzo dobrej formie fizycznej, brakuje mu tylko ogrania i w ciągu na przykład wejdzie w 2-tygodniową przerwę na kadrę, wejdzie na boisko i zgra się zespołem i pomoże temu zespołowi. Innej możliwości nie ma. Natomiast nie prześpimy okresu transferowego zimowego i na pewno będziemy przygotowani do tego, aby wzmocnić Podbeskidzie. Fuzja z Rekordem. No tak. To się powtarza już od jakiegoś tam czasu. Myślę, że kiedyś ten temat kilka lat temu był wywołany. Ja rozmawiam z właścicielem Rekordu, panem Januszem Szymurą. Jestem z nim w kontakcie i każdy ma swój klub. Każdy o ten klub dba. My dbamy o Podbeskidzie. Pan Janusz Szymura i cały Rekord dba o swoją drużynę, która w tej chwili przewodzi w trzeciej lidze. Dbają o zespół kobiecy, dbają o to, jaką potęgą są w futsalu i dbają o swoje barwy, czyli o barwy zielone. Natomiast my
musimy wiedzieć, że mamy swój klub i swoje barwy i my będziemy dbać o naszych kibiców i o nasz klub. Nie ma mowy o tym, żeby powstała fuzja pomiędzy Rekordem a Podbeskidziem, bo nikt tego nie chce. I to chyba wyczerpuje temat, myślę, dogłębnie. I ostatnie z pytań, które wcześniej do nas nadeszły. Jakub Mizia pyta. Czemu nasz klub nie może być tak dobrze zarządzany jak Raków Częstochowa? Pamiętam, że miałem kiedyś, jak miałem 18 lat, czyli w 2011 roku, nadzieję, że to właśnie my zrobimy takie kroki. Lecz jak widać, u nas się to nie udało i z roku na rok jest coraz gorzej. W 2011 roku nie mógł pan mieć nadziei, ponieważ Raków był chyba w tam trzeciej lidze i był własnością miasta. Od kiedy może być takim, Podbeskidzie uważam, że może być takim klubem. Musi spełnić tylko jeden podstawowy warunek. Mieć Michała Świerczewskiego, Michała Świerczewskiego, pana Michała Świerczewskiego jako właściciela. Lub mieć innego inwestora prywatnego, który swoje pieniądze, a myślę, że to są gigantyczne pieniądze, nawet pan chyba sobie nie zdaje sprawy, jakie pan właściciel Rakowa Częstochowa włożył w przeciągu 5-6 lat w klub, swój klub. Myślę, że to jest kilkaset, nie chcę nikomu liczyć, ale to jest kilkaset milionów złotych. I w związku z tym, że właściciela Rakowa stać na to, klub oczywiście rozwija się i idzie w odpowiednim kierunku. Ale powiedzmy, że takich klubów w Polsce, które oczywiście nie taką drogą, jak przeszedł Raków gdzieś tam z niższych lig. Ja pamiętam, jak byłem prezesem pierwszy rok, to z Rakowem graliśmy wtedy, przyszedłem w grudniu 19 grudnia 2019 roku i wtedy Raków był na pierwszym miejscu, miał gigantyczną przewagę i wtedy awansował, a my byliśmy chyba na czwartym albo piątym miejscu i już wtedy wiedzieliśmy, że nie mamy, pierwsza liga nie ma za bardzo szans walczyć z Rakowem. Natomiast ich pierwszy sezon w Ekstraklasie również był nie za wesoły. Tam myślę, że skończyli na 11 chyba czy 12 miejscu. Natomiast za tym idzie gigantyczne pieniądze właściciela pana Michała Świerczewskiego. I ja ostatnio porównywałem, jaki my mamy sztab szkoleniowy, a jaki ma sztab szkoleniowy Raków Częstochowa. Samych asystentów trener Szwarga ma chyba 12. Cały sztab, u nas jest asystentów dwóch. Główny i, a nie, przepraszam, jeden asystent. Jeden. Donatas. Natomiast bo trener Byszko jest analitykiem. Natomiast cały sztab szkoleniowy w Rakowie to jest 20 osób. Proszę Państwa, nas ta droga czeka, gdy będziemy mieli prywatnego inwestora, który będzie miał takie pieniądze, jakie ma Raków w tej chwili. Albo Lech, albo Legia, albo Pogoń Szczecin. Także teraz przyszedł czas na pytania z czatu. Pierwsze dwa pytania dotyczą kondycji murawy na naszym stadionie. Pan Michał Doniec i Paweł Nowogrodzki pytają, jak ocenia pan stan murawy na naszym stadionie i czy są prowadzone jakieś prace, które mają na celu poprawę kondycji murawy? Stadion nie jest pod Beskidzia. Stadion wynajmujemy od Bebosiru. I to Bebosir, my za niego płacimy, a Bebosir dba o to, żeby murawa była jak najlepsza. Robią co mogą, natomiast faktycznie murawa nie była chyba nigdy wymieniana na stadionie w Bielsku Białej od 2016 roku, czyli od momentu, gdy stadion powstał. Natomiast w tej chwili robimy zabiegi. Oczywiście trawa nie jest w najlepszej kondycji. Robimy zabiegi, które poprawiłyby to kondycję. Natomiast coraz, myślę, że
aura już temu nie służy, żeby trawa rosła, żeby trawa się zagęściła, ale wydaje mi się, że to jest pytanie, które trochę by usprawiedliwiało piłkarzy. Tak naprawdę, nie wiem czy wiecie, ale na pewno wiecie, że murawa jest jednakowa dla każdej z drużyn. Ja wiem, że lepiej jak my gramy piłką, to po ziemi, to ta murawa jest potrzebna nam lepsza, a murawa z drużyny, które się bronią bo wybijają piłkę, to ja znam wszystkie te teorie, ale uwierzcie mi, to samo boisko jest dla jednej, jak i drugiej drużyny. My jedziemy na przykład na boisko przeciwnika i niestety musimy się również wcale nie mierzyć z lepszymi boiskami, a nawet z gorszymi boiskami. Więc pytanie, czy boisko ma wpływ na to, że Podbeskidzie gra jak gra? Nie ma, proszę Państwa. Nie ma, drodzy kibice. Nie dajcie sobie wmówić, że boisko to jest rzecz, która jest decydująca. Ja tak nie uważam. Pan Adrian Wiśniowski pyta, czy był rozważany powrót trenera Krzysztofa Bredę, a także czy w przypadku niepowodzenia trenera Mokrego byłaby to kandydatura, która byłaby rozważana? Trener Bredę ma kontrakt z Chojniczanką. Źle zaczął, spadł z tą Chojniczanką do drugiej ligi, co pokazał, chociaż mimo wszystko, że miał okres przygotowawczy cały, w pełni, ten zimowy. Potem na wiosnę graliśmy tutaj z Krzysztofem Bredę, Chojniczanka u nas przegrała 4-1. Natomiast proszę zauważyć, jak trudne są powroty, jak trudna jest organizacja gry w piłkę nożną. Wydawało się, że trener Bredę śpiewająco utrzyma Chojniczankę w pierwszej lidze i tak się nie stało. Teraz trzymam kciuki na to, żeby Chojniczanka jak najszybciej i trener Bredę wrócił jak najszybciej z Chojniczanką do pierwszej ligi. Jest na dobrej drodze, bo po złym początku w tej chwili dobrze mu idzie. Dzisiaj co prawda zremisował na Sandecji chyba jeden, tak panowie? Tak, zremisował jeden na Sandecji, ale mam nadzieję, że będzie piął się w górę. I ma ważny kontrakt, ma misję do spełnienia, ma zadanie do spełnienia w Chojnicach i myślę, że tam zostanie. Jest to też blisko domu, bo nie zapomnijmy, że Krzysztof Bredę mieszka w Gdańsku, więc ma bliżej do domu. Natomiast czy kiedyś był rozpatrywane to, żeby Krzysztof Bredę wrócił? Było rozpatrywane, tylko nie będę wchodził w szczegóły, pewne rzeczy stanęły na drodze. No i nie doszło do tego, do tej sytuacji. No i to wszystko. Tomasz Fabrowicz pyta, czy drugi potencjalny inwestor jest również na takim samym poziomie negocjacyjnym jak podmiot z Portugalii? I czy może prezes powiedzieć, o kim jest tu mowa? Już za dużo zostało powiedziane w pewnym momencie o inwestorach z Portugalii i niestety to wyhamowało trochę te negocjacje. W związku z tym nie chciałbym mówić o tym, kto to jest. Jest to, mogę tylko ujawnić, że jest to firma, która jest obecna w świecie piłkarskim. Może tak. Natomiast te rozmowy są w zupełnie innym miejscu. To jest dopiero początek naszych rozmów. Odbyliśmy dopiero dwa spotkania i w związku z tym myślę, że jeżeli by doszło do przyspieszenia rozmów, to jest kwestia pół roku. Myślę, że to nie wchodzi się do klubu i nie kupuje klubu tak jak można kupić coś w supermarkecie, jak kilo cukru w supermarkecie. To jest proces długotrwały i niestety wymaga wielu, wielu przemyśleń, ale też i wielu negocjacji, sprawdzania pewnych płaszczyzn. Także myślę, że to tak realnie oceniając
mając takie doświadczenie menedżerskie, to myślę, że to jest okres minimum pół roku. Na przykład sytuację z ŁKS-em. Już były dopięte wszystkie rozmowy, chyba trwają od roku czasu. Rozmawiam z prezesem ŁKS-u i nadal już było ogłoszenie w prasie, że umowa jest sparafowana i nadal nie doszło to do skutku. Więc myślę, że to jest długi okres. Tu jeszcze pytania od Łukasza Piwowarczyka i Grześka Brańki. Czy jest zatrudniony w tym na ten moment w klubie psycholog sportowy i czy nie uważa prezes, że taka osoba powinna się znajdować w naszym sztabie? Drodzy Państwo, oczywiście jest jednym z tych problemów, które mamy, też analizowaliśmy, gdzie mamy braki. I mogę powiedzieć, że od przerwy na kadrę pracuje z nami trener przygotowania mentalnego i jeżeli będę miał już wszystkie szczegóły, już pracuję, ale jeżeli będę miał wszystkie szczegóły dopięte umowy, to myślę, że to ogłosimy. Myślę, że to jest człowiek, który jest w futbolu i może tylko nam pomóc. Także ma pan Piwowarczyk, dobrze pamiętam, rację, że taka ocena jest, że taki psycholog, taki trener mentalny, może inaczej, by nam się przydał i taki jest. Jeśli chodzi o pozostałe pytania, które tutaj widzę na czacie, o trenera, jakie są pomysły i założenia na wyjście z kryzysu, o Michała Janotę, zachęcamy, żeby jak zakończymy transmisję, sobie podsłuchać i od początku. Na te wszystkie pytania prezes już zdążył odpowiedzieć. Nie widzę tutaj już żadnych innych pytań, które nie zostałyby dzisiaj poruszone. W takim razie to tyle ze strony pytań. Dziękuję. Ja dziękuję. Jeszcze raz zapraszam na mecz. Pamiętajcie, że mamy mecz z Wisłą. Chciałbym ze względów oczywistych, nie możemy wpuścić kibiców Wisły. Natomiast zachęcam, abyśmy po prostu tak licznie przyszli jak rok temu. Myślę, że potrafimy wypełnić ten stadion. Myślę, że warto na ten mecz przyjść i serdecznie zapraszam 27 na 20:30, a widzimy się wszyscy w Tychach i dziękuję za to, że tak licznie również pojechaliście do Tychów.